gdy zszedłem na dół zupełnie pod te skały, okazało się, że jednak zamek jest. Tutaj jest zamek w ogrodzieńcu. To jest właśnie zamek w ogrodzieńcu. Ja myślałem, że tamte skały to jest zamek w ogrodzieńcu. To są ruiny zamku. Nie, to jest zamek w ogrodzieńcu. A tutaj też wspinacze. Szaleństwo. Wspinaczkowe. To też są ruiny, no ale trochę lepsze niż te skały. No tutaj jakaś szczątki baszt się zachowały. Dwóch baszt. Mury też się zachowały. Pójdę tam, zobaczę, jak to tam będzie. Tutaj nie ma biletu wstępu. Widzę, że nie ma. Źródełko tutaj na górze. Nie, tam ludzie patrzą. Otwór szczelniczy wykuty w skale wapiennej. Wszystko tutaj widać. Zamek dolny, który jest w znacznie lepszym stanie. Tam jakaś scena jest za i sam. No, ktoś nie występował, ale będzie to. Przejście tu jest zamrożone do dolnego zamku. Trzeba obchodzić na to. Zastanawiam się właśnie, czy tam iść z tamtej strony. Nie za bardzo mi się chce tam iść. No bo już widziałem, co tam jest, ale raczej wracam. Wracam z powrotem. Jeszcze. Ale oczywiście, jeśli byście wy tutaj byli, możecie sobie jak najbardziej tutaj posiedzieć, nie posiedzieć, co tam chcecie porobić. Tablica ostrzegawcza GOPR-u Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Miejsce niebezpieczne. Turysto, miejsce, o którym mówię, to skałki Góry Janowskiego. Miejscach stromych, jak sam zachował osnowy wypadków, dzwoni do grupy Gwiazdki. GOPR, telefon alarmowy 985 lub 34 31 55 053, tablica wykonana.